Witam w krótkim filmiku, takim troszeczkę yy, niezapowiedziowym, chociaż może i zapowiedziowym, w zasadzie włączającym pewne kwestie, pewien temat, pewne zapytanie, pewne zagadnienie, żeby podjąć rozmowę, dyskusję, analizę. Mam nadzieję, że to, że tak powiem, zawiąże rozmowę pod tym filmem w formie między innymi rozmowy między mną a widzami, ale też po prostu między widzami. Jestem ciekawa. Na ten odcinek wybieram taką kwestię. Jakie marki wrę wręcz Was przerażają? E, że tak powiem, mnie naszło w tym momencie, kiedy zobaczyłam w przedsprzedaży w Luxury For Less e, między innymi różne Vicanto. Jest to marka powiązana z Terencji, z Giardino, z Antonio Crossi. Są to marki powiązane i one w pewnym momencie stały się do siebie dosyć zbliżone. Pod kątem takiego przeładowania. I powiem szczerze, przeglądając, bo pojawiło się dużo różnych zapachów, również takich bardziej nowych, z Vicanto. Marka szaleje iluściami tych zapachów. Niekoniecznie idzie to w taką stronę, jak ja Wam sobie to widziała. Te zapachy początkowe Vicanto, jeszcze jak ta marka bywała, tylko w proste zakupy, ale pamiętam, to była strona taka pod bardziej z lepszymi cenami, powiązana z Notino, ale tam bywały lepsze ceny. Tam zdarzały się na przykład, nie wiem, bardziej. Z dużej części np. Y, testery, to coś takiego jak testery perfum powiązane z dolczem W ogóle a propos różnych sprawdzonych miejsc i tak itd. Y, trzeba coś nowego nagrać, uaktualniającego także będzie Natomiast wracając do tematu, w Luxury for Les, y, pojawiły się w sprzedaży różne zapachy wikantów w tych kolorowych flakonikach Od razu powiem, że przeważnie w Vicanto, jak to widzę, bo taki z którymi ja miałam styczność Przeważnie no, kolor flakonika ma się nijak jak do samego zapachu i tak dalej. Natomiast wracając do kwestii Vicanto, więc pojawiły się i niektóre z nas nie były mi znane, jakby mając na uwadze to, że przeważnie po prostu te zestawy, no, czy to w przypadku zapachów Terencji, czy w przypadku właśnie tej marki, podzielonej Vicanto, są trochę no, przerażające natłok różnych nut, y, z dodatkiem takich nut, których nie lubię, po prostu już taki jak już same nuty, czy tam taki już zapowiada się przeładowany, zasłodzony, mdlący i tak dalej. No pojawia się w kółko jakiś kwiat tropikalny, inkiank, jaśmin, y, osłodzenie typu wanilia, karmel i tak dalej i jakieś oczywiście tropiki, owoce w stylu kirkę. No i po prostu wychodzą te zapachy takie... Y, no, no niestety, ale często... U mnie powodujące nudności, więc yy, po prostu czytając teraz te nowe wstawione przez sprzedaży, na LuxuryFroles właśnie te wikanto jeden chyba w różowym takim nowym flakoniku, drugi w jakimś żółtym nowym, posprawdzałam, posprawdzałam, po prostu już czytając nuty wiem, że to na pewno nie jest dla mnie. I yy, ciekawa jestem, czy macie takie marki, gdzie już po prostu zestawy nut już po prostu po, powiem... Powodują po wywracanie w głowie, w żołądku, i tak dalej. U mnie to faktycznie w dużej mierze bym powiedziała zapachy marek powiązanych z Terencji. Terencji, i tak dalej, te Vicanto. Mówię zwłaszcza te późniejsze, te aktualne. Te początkowe, gdzie było Ensign, i tak dalej, to były zupełnie inne zapachy. A potem to poszło w poszło totalnie taką stronę Terencji, i tak dalej. Szkoda. Bo wydaje mi się, że to chyba nie powinno tak wyglądać, że te marki są tak do siebie podobne. Bo jakby. Wydźwięki zapachów, zestawy, no to wszystko jest takie do siebie podobne, i jakby nie odróżniałabym po prostu zapachów z tych dwóch marek. Tak to wygląda teraz, a wcześniej się wyróżniały. Były to jakieś takie jednak bardziej wyważone kompozycje, bardziej szlachetne i tak dalej. Mówię tych dawnych Vicanto ze czasów Ensis, które swoją drogą też przeszło reformulację. Także jestem ciekawa, jak to u Was jest. U mnie jeszcze może nie tyle jakaś marka, co duża część marek arabskich powoduje już po prostu poprzewracanie w głowie i nie tylko jak czytam zestawy nut. Takie typowe zestawienia, przekombinowane no takie, że już od razu widzę, że to będą nudności, nie wiem rusza jaśmin do tego jakiś, nie wiem, szafran, sandałowiec, agar i po prostu wszystko do tego wórka wrzucone Ciekawa jestem, czy jeszcze macie takie marki, gdzie faktycznie wśród marek, tak jak mówię, Terencji i Vicanto, uważacie, że już po prostu te zestawy nut was totalnie yy, zniechęcają. Wiem co jeszcze. Serżow to też jest taka marka, gdzie w większości przypadków już czytam zestaw nut i już wiem, że to będzie przeładowane i zasłodzone i dla mnie mdlące i nie będzie dla mnie taką niszą, jakiej nisze ja poszukuję. Czy coś jeszcze tak yy, konkretnie? Marce de Merchaux, w de Merchand, było tak różnorodnie, ale niestety w pewnym sensie spora część zapachów też dla mnie była taka już przekombinowana, już taki zestaw nud, że właśnie szło to w stronę zasłodzoną i tak dalej, taką niekoniecznie w jakąś taką charakterystyczną, taką unikalną, zapamiętywalną, coś, co będzie takie właśnie w punkt, tylko właśnie jakieś takie powiązanie, połączenie takich różnych nut, że taki po prostu bardzo mocny, często słodki, yy, trwały, parametrowy, nośny, ale taki, takie połączenie takie po prostu no, przeładowany zgrzyt. No, nie o to chodzi, żeby to było wszystko takie yy, ciężkie, słodkie, ale po prostu człowiek się czujesz, oblepiony, zamęczony i zemdlony. No, a niestety dużo marek również wśród niszy, yy, no idzie. Niektóre, niektóre marki idą w taką drogą. Co jeszcze? Chyba spauzuję się zastanowić, czy ewentualnie z jakąś taką markę bym kojarzyła. Od pewnego momentu zestawy Noodzologist to już tak. Że tak powiem, ja już nawet się nie bawię w zakupy flakoników ciemno, po prostu już wiem, że, że to po prostu mia się z celem. Będzie kiedyś, wiedziałam, że nawet jeżeli to będzie jakiś taki zestaw no specyficzny to będzie coś intrygującego. No teraz to już poleciało. Także wskazałam Terencji, Vicanto, Serżow, Zologis, jeżeli chodzi o aktualnie. No jeszcze bym się pokusiła, żeby jeszcze jakiś jeden dać. Hmm. Tylko właśnie, czy jest faktycznie marka, czyli to bo musiała być taka marka niszowa na przykład aha, no bo jakbym wzięła marki mainstreamowe aktualne zapachy, to bym wskazała dużo ja poszłam w stronę marek niszowych w ogóle bo w mainstreamie to by tego było dużo, jeżeli chodzi o aktualny mainstream natomiast z marek niszowych jeszcze była taka piąta czyli taka, którą faktycznie omijam dosyć szerokim łukiem czyli jakaś taka marka w. a, no oczywiście raczej Montal i Mansera jakby to już w ogóle poszło u mnie w odstawkę, w sensie te zestawy, no to już jakby, no, nie powodują u mnie szybszego bicia serca. Już wiem, że to będzie znowu coś do siebie podobnego, znowu coś w stronę arabską, za którą nie przepadam, czyli to są takie marki mocno w stronę arabską. Przez to te kompozycje są bardzo trwałe, parametrowe, ludzie to podoba, one są nośne, ale to jest taki styl, który po prostu jest takim stylem arabskim takim stylem, często róża, agar i różne tego typu klimaty. I to już jest. W ogóle nurt wyeksploatowany, dużo jest do siebie podobne zapachu wśród tych marek. Bo nawet między sobą są w ogóle powiązane te marki, więc jakieś takie są podobieństwa: typu, nie wiem, najpierw poznałam Mentera Rosveni, a potem Montal entend Café, i one są do siebie podobne. A potem jeszcze rozkazać wskazać jeszcze inne zapachy w takim stylu, i czy się pełno połączeń róża agar. No, generalnie nie mówię, że w tych markach nie ma perełek, ale już od pewnego momentu yy, jest to dosyć niepokojące zjawisko. Ale szkoda, bo powiem szczerze, kiedyś uważałam markę Montal, Mancera. Mancera w sumie dosyć szybko poszło mi w wystawkę, ale Montal jako markę, która mnie o tyle intrygowała, w pewnym momencie nawet była jakaś tam powiedzmy różnorodność, ale przede wszystkim wiedziałam, że te kompozycje są bardzo dobre parametrowo. I jeżeli udało się znaleźć kompozycję, która nie była powtórzeniem kwestii róża,